Jak wyglądają plany kadr seniorskich? Jeżeli chodzi o dziewczyny, kobiety, no troszeczkę koncepcja się zmienia, bo tutaj można powiedzieć Kinga Kołosińska, Wojtasik już teraz, że tak powiem, troszkę no, zmieniają się jej plany życiowe i Kasia Kociołek tutaj będzie szukać szansy z młodszą zawodniczką. Na pewno chcemy wykorzystać potencjał, który jest w szkole, młodsze dziewczyny, które dobrze, że tak powiem, rokują, dostaną dużą szansę, bo tak wychodzi, że igrzyska za 3 lata w Paryżu zbliżają się dosyć dużymi krokami, więc będziemy starać się przygotować jak najlepiej, wykonać jak najlepiej swoją pracę i przygotować pary, żeby miały szansę awansu. Jak będzie, zobaczymy. Na pewno naszym celem jest rozwój, naszym celem jest to, żeby te młode zawodniczki były w stanie rywalizować na wysokim poziomie w przyszłości, bo mają ku temu ogromne możliwości i predyspozycje. Przez ten rok zamierzam zrobić sobie przerwę i no, przez najbliższe tygodnie jeszcze będę tutaj trenować, pomagać troszkę tak, troszkę jako pomoc dorzucić tutaj, pozagrywać. Może gdzieś dołączę do dziewczyn, żeby potrenować, ale ten najbliższy rok jest plan taki, że nie będę występować. Tak, a Kasia przejmuje twoje obowiązki. Jak to powiedziałaś, w kuluarach mamusią zostaniesz? Tej grupy? No nie, mam nadzieję, że nie. Tej grupy, zaznaczę. Nie, mam nadzieję, że nie. Bardziej jako właśnie też pomoc. Tutaj muszę przejąć rolę Kini. Ale no, plan jest taki, żeby po prostu trochę się wdrożyć też w nowe warunki, bo będzie zupełnie to inaczej wyglądało, niż wyglądało wcześniej. Więc no mówię, tak powoli trzeba się wdrażać i na razie wracamy do treningu po przerwie, więc na razie myślę tylko o sobie i swoich elementach, a później będziemy, jak już będziemy w parach normalnie trenować, to dojdziemy do kolejnych etapów. Poprzez te wszystkie rotacje, które będziemy mieli z dziewczynami młodszymi, będziemy celować w pierwszym roku w turnieje Challenge i Futures, czyli tą drugą i trzecią, drugi, trzeci level. No i celem będzie, powiedzmy, utrzymać się w tym turnieju Challenge i mieć jak najlepsze wyniki Futures. A w przyszłości, czyli patrząc w perspektywie 2024 roku? A w przyszłości oczywiście celujemy w elitę i bardzo skupiamy się na finale Continental Cup pod 2024, aby przez ten pierwszy okres stworzyć dwie optymalne drużyny, które będą mogły powalczyć o igrzyska. Jeżeli chodzi o kadrę męską, to tutaj podobnie jak w poprzednim okresie, można powiedzieć 4-letni, który trwał 5 lat, będą drobne korekty, bo Bartosz Łosiak będzie grał z Michałem Brylem, Piotr Kantor będzie grał z Maciejem Rudolem, no i będzie kadra B, tak można powiedzieć, czyli 6 zawodników, którzy będą, że tak powiem, tą kadrą bardziej troszkę młodzieżową, perspektywiczną, którzy w przyszłości mają pojechać na igrzyska, osiągać sukcesy międzynarodowe, ale można powiedzieć, dla nich na razie kluczem do sukcesu jest zdobywanie swoich umiejętności, podnoszenie i zdobywanie punktów. Także plany podobne, jeżeli chodzi o obsadę trenerów. Grzegorz Klimek zostaje jako trener główny. Będzie pomagał mu Mateusz Radojewski jako drugi trener. No i można powiedzieć gdzieś tam coś nowego. Jakub Szankiewicz wejdzie trochę w nową rolę. Oprócz tego, że będzie w kadrze jako zawodnik, będzie też pomagał jako trener. Także coś mi to przypomina. No, można powiedzieć, że trochę już taka sytuacja była. Także trochę wchodzi, można powiedzieć, w moje buty. I mam nadzieję, że bardzo dobrze sobie, że tak powiem, z tym nowym obowiązkiem, zadaniem, wyzwaniem poradzi, bo na pewno ma do tego wiele predyspozycji.